Co RP? Co się stało? Ja pierdzielę. Słuchaj, myślałem, że to konto na PB jest. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Otwórz jednego orba. No ale jednego orba otwierać to bez sensu. To lepiej robić opening, ale z drugiej strony bez sensu jest opening robić. O, mam do otwarcia coś. Dobra, jest opening robiony jednak dziś. Spartiatik! Yeah, boy! Ile te kule? 2,5K? Ale drogie! Za 11? Porypany jesteś? Nie no, żeby 2,5K? A jakbym na Allegro teraz konto wystawił, ile by było? Dobra, panowie. Prosta piłka jest tutaj. Zagrywano w głowie. Trzeba wpaść na to, jak to zrobić. Albo napieprzamy 10 kul i klucze i 40 skrzynek. Darmowych oczywiście. 30, no oczywiście, że mniej. Ty strony na runie nadal się da kupować? A po co? Ty, ale ile będzie kosztowało ty 15 kluczy? Patrz to! Mnożysz. 1, 2, 5 razy 15. Jo pierdziele! Za same klucze? Nie, nawet nie wydajemy tyle. Random emote? Dobra. Foka, zwariowa. Dobra, ale powiedzcie, czy mam otworzyć te mordy uśmiechnięte, czy to nie ma sensu? Tak, dobra. To są tylko emotki? Szkoda, że się tego na esencję nie da przerobić, ścierwa. Ale obrzydliwa morda. Co to w ogóle jest? Ty, chłop, co robił te emotki, widział tego czempiona w ogóle kiedyś? Nie wiem, czasem się zastanawiam. Czy ludzie, co robią emotki, w ogóle wiedzą, do której gry robią? Czy tak hurtowo napieprzają do każdej? Czyli 25 kupujemy, tak? A w sumie 26. A nie! Tam jest ten worek! Ja pierdzielę, ten co daje 6 skinów, tako! Ej, i 400 tokenów. Ja pieprzę. No to go, nie? Kupujemy. 2,5 RP zostanie? Ja pierdzielę, chyba rysunek będzie w pańcie robiony, żeby 12 RP dali. 14. No nie mogę kupić 35, bo mnie skamuje pieprzony Riot. Rozumiesz? Ja mam dokupić, a w sumie mogę ja dokupić jeszcze RP, racja. Kupmy 10 jeszcze i 35. No i proste. 300 RP i patrz to teraz. Big brain time. Hez. Master i skinek. Dobra, to najpierw otwórzmy biedackie skrzynki. Darmowe. Zdobyte na farmieniu ciężkim przez pół roku. A potem 36 i worek. No. Dobra, na razie to gówno. Pa. Pyk. Jest animacja. Dobrze się zapowiada dzisiejszy opening, skoro wypadł skin z darmowej skrzynki. To jest chyba serio dobra zapowiedź. Nie, to nie jest shit. To byłby shit z kuli. To jest kozak, jeżeli wypadł z darmowego ścierwa. I patrz, jak dwie rzeczy są kozak z darmowego gówna, to znaczy, że super będzie, albo... No. Przerażony Gragas tym, jak dobry jest ten opening. Jak Riot jest opieprzany na pieniądze. Prosta piłeczka. Dobra, dalej. Dobra, tutaj już trochę w mordę napluli. Ale czasem muszą napluć w mordę. O, to dobry skinek do Jaxa. Nie wiem, czy nie najlepszy w ogóle. Dobra, dalej. I co? Kamień. Ty, to jest ta memiczna tego Zeda. O, to kozak. To jest najlepsza emotka. Ta z memów. Dobra, to ta jest. Pierdziele. Co? Ty. Nie no, z darmowych takie rzeczy? Coś tu panowie nie gra. No to chyba ścierwo. Nie wiem, ale epic to chociaż tyle dobrego. Kamień. Nie. Co to za skin do tego Wiktora? W ogóle go nie kojarzę. Nie wiem, czy wy go znacie. Czy to jest jakiś serio rzadki rare fest? O, nowy w ogóle champion. Już skin. Dobra. Prosto. Rioter ogląda streama i mówi: dobra, spejtuję ludzi. Zyski będą w tym roku większe, jak ludzie kupią skrzynki. Czemu same epickie skiny z darmowych skrzynek?
o co chodzi? Jeszcze ten Malphite, ten jest całkiem nowy chyba. Ty, no my nawet pieprzonych kul nie otwieramy. No co jest? Zobacz! Rioter wy... A, w sumie zostań, zostańmy. Ważę, że jest epicki. O, dobra, koniec pasy chyba. Skin do Brauma chyba. A nie. Dobra. Boże, jaki stary skin do Garena. Ale spoko w sumie. No to chyba tyle ze skrzynek darmowych, tak mi się wydaje. Raczej lepiej nie będzie. Co tu się dzieje? Zabierz to. To jest skin czy normalny? A, to jest to z memów, co ciągnie za fleta Lucjana chyba. A, nieważne. O! Jest! No, na koniec. To jest kozacka emotka! Ty! Nawet emotki dobre wypadają! Ja pierdziele! A o to wam chodziło! Nie wiedziałem... Ja nie wiedziałem, że ona się tak nazywa i w ogóle... Ale wiedziałem. O, no, rozumiesz? Naruto Z chyba next. O nie, Draven. Zrób liczyk epików jak Diz kiedyś. Może nie. Dobra, to co? Zaczynają się drogie i dobre rzeczy. Bo orby. Jeden klucz kup. A to na razie nie, na razie to. Najwyżej potem będziemy myśleć, na co wydać resztki pieniążków. Zaczyna się prawdziwy opening. Bo to początek był dobry, ale był za darmo, rozumiesz? To jest prawdziwy opening teraz. Z grubej rury na start. Z grubej rury. Ja, nawet animacji nie dali, takie gówno wypadło. O, lepiej. 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 Oby tak dalej. O. A to jest nawet spoko skin do Thresha, ale szkoda, nie wiem czy już w tym patchu jest ten najnowszy skin do Thresha, fajnie by było jakby wypadł. Chyba Thresha pod AD trzeba. Ale że takie ścierwo wypada chłopie za RP, za pieniądze realne? Rozumiem z darmowej skrzynki takie gówno na przepalenie. No ale bez przesady. To był dobry skin według was? No już bez przesady, panowie. Mam tego skina w ogóle. Ej, no takie gówno leci z RP-ków? Kul? Czemu z darmowego gówna lepsze leciało? O co tu chodzi? Penta Kiliorik? Chyba zaraz roję pentę w zarządzie raj... A, nieważne. O kurde, dobra. Tu jest Fart Fest. No i tutaj Rando Bruce. Black Frost Alistar. Nie kojarzysz tego skina, to jakiś nowy? Najnowszy do Alistara? A, no to git. Nie kojarzę nawet tego skina, wiecie. No i chyba najpopularniejszy skin do Renektona, nie? Jarvan, co wygląda jak mój stary. Dobra. O, Gemstone. To już lepiej. To już troszeczkę lepiej, jak Gemstone wypadł. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Rumble in the Jungle. Co to za gówno? Popieprzyło cię? Co to w ogóle jest za skin? Jeszcze do Rambla, ty kto tym w ogóle gra? Infernal Galio. Czemu nie bijesz Infernala? Nie wiem, straszny syf leci z tych kul, naprawdę. Ty grasz Ramblem na Pilex? Co to jest? Co to jest? Że ktoś w ogóle wpadł, żeby takie gówno zrobić. Widzisz ten łeb? Ja pieprzę, żeby takiego skina do gry dodać. Nowy down w teamie. O. Nie. Nie wiem, syf leci, że ja pieprzę. Nie wiem, no niby epicki skin, jakiś Lissandra, ale ja nawet nie wiem, co jest ze skin. Jeszcze mamy 18, jest nadzieja, że wypadnie Ultimate Udyr. Pierdziele. Prawie wypadł. Był blisko. No. Jest.
Jakiś fajny skin w końcu. Project Jean. Widzisz? Jakoś jak się tak otwiera darmowe i płatne, to wypada gówno z płatnych. Jakby otwierać tylko płatne to git, albo tylko darmowe. No nie można łączyć, wiesz, plepsu ze szlachtą chyba. I się tak potem kończy. Co to w ogóle jest? Loch Ness Chogat. Nawet nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego. Wypieprzaj do Loch Ness z powrotem. Mam tego skina. Tylko tego mam do tego czempiona i akurat wypadł. No nie wiem. Ja pieprzę Santa Gragas. Kozacki skin? Czy ja wiem, czy kozacki? Downfizz jest potrzebny? Nie no, piesek jest do pomocy. Bo on tu był, ja go miałem przecież. O! Jest. Tylko mały. Ale jest! Dobra. Teraz z Fizzem Downem? O kurde! Ej! To działa za każdym razem. No, i to mi się podoba. Popsuło się znowu. Ale może? Pulse Fire Pantheon. Ty, ale to jest epic. Nawet nie wiem, czy to jest spoko skinek. Chyba go widziałem, że nawet fajny jest, tak mi się wydaje. Chyba spoko, nie? Fizz oddaje, no. Nie no, spoko. Ten Pantheon jest spoko całkiem. Ty szmato śmieciu pieprzony wypadłeś. No nie wiem, 36 kul, 500 skin, 5000 chyba nawet jest skinów w tej grze. I dwa razy chłop wypadł. Jakim cudem? Nie wiem. O kurde. Dobra. Fizz oddaje. Jednak Fizz oddaje. Dobra, prosto. Chodź tutaj. Dawaj dalej. No nie wiem. O Boże. Nie, naraz się nie otwiera. Naraz jest zawsze źle. Naraz, jak klikasz, jest zawsze źle. Osobno tylko. No, to jest prawie jak Ultimate. Więc powiedzmy, że jeden już jest jakby zdobyty Ultimate. Jezus. Boże, przecież to się nawet w grze niczym nie różni od podstawowego skina. Ja nie wiem, czemu to powstało. Serio, po co jest taki skin? Ja wiem. Ja nie wiem, oni w te kule. Naprawdę. Oni takie tam gówna pchają. Ja nie wiem, od czego to zależy. Dobra, to nie koniec! Worki mogą uratować. Woreczki mogą uratować. Jeden, na testa. Mecha Aurelion Sol. Aurelion Sol w ogóle skina ma? Nunu. Star Guardian Jinx. Wukong. Gragas. Pentakill Yorick znowu. Ja pierdzie. Boże. O co chodzi? Że Pentakill Yorick drugi raz? 5K skinów w tej grze jest. I z worka jeszcze. Z worka, rozumiesz to? Z worka. Żeby z worka wypadł. Jace, to jakiś nowy chyba. Spoko, no ale mam go. Igie i Relia, to nie wiem nawet. O Jezu, coraz gorzej jest. O Jezusie. Na koniec to chyba, ja nie wiem. Champion wypadnie. No dobra, Szenik. Ten skin chyba nie jest zły w sumie do Shena, tak mi się wydaje, więc... No ale ten Nocturne. Jakie 5K skinów? Co ty gadasz? 140 postaci? Pomyśl, ile musiałaby mieć każda postać skinów. No jak to ile? Lux ma sama 150 skinów. To tyle co postaci chyba. Przecież ty już wypadłeś dzisiaj chyba. Ścieku. Co to w ogóle za skin? Co
się dzieje? Jaki skam to jest? Ten też już dzisiaj był. No nie wiem, w tej grze nie ma 1000 skinów, nie ma 5000 skinów. W tej grze jest 50 skinów chyba. Jakie ścierwo z te kule! Boże! Ale te kule to ścierwo! Ale może to Kenny dadzą. Dwa dobre skiny. No i rerole! Rerole jeszcze. Klucze lepiej? Ty w sumie 13 kluczy. Ty w sumie 9 kluczy może, co? I będą czempy? Dobra, to klucze. 9 postaci i jest Elza. O, jeszcze ten będziemy mieli. Fragment. Czyli 10 czempionów. Jak wypadnie ultimate z darmowych skrzynek, to ja nie wiem, naprawdę co ja... No ja nie wiem. Nie najlepiej. Ale bomba idzie chyba. On już wypadł. Aleluj. Lepiej to niż to z darmowej. Pamiętajmy, że darmowa. Ale to nic, bo to tylko było za darmo. Co to jest za skin do Veigara? Co to za skin? Ty, ale że epiki w ogóle lecą. Zaraz będziemy patrzeć, co zrobić. Czemu takie epickie rzeczy lecą z darmowych gówien? No, może mi ktoś powiedzieć? Jeśli ja się cieszę... O, mam to. Ja się cieszę, tylko się dziwię. Ja pierdziele, jak to możliwe? Blood Moon Yatsuo takiego za darmo? Ja nie wiem jak. Co to jest za skin? Ty chyba z pierwszego sezonu. Salamisona. Dobra. Znaczy jeden klucz, dobra. To jeszcze jeden. Teraz ultimatecik! Ultimatecik, panowie! Tako, pyk, ultimate, tako! Jaki skin hextechowy? To chyba Wardzik, co? Ja bym Warda brała, wy? Za 5? Szczerze, Darius jest fajny, Vayne jest fajna. Poczekajcie, jest tak, Vayne, Hecarim, on słaby. Hextech, Sejuani to gówna są. Renekton, Ramus, Poppy, Nocturne. O, to może być. Gdzieś tak gówniano wygląda. Malzahar. Noc mnie sędzi. Kog'Maw. Ej, Kog'Mawik może być ładny. Jarvan, Eni, Amumu, Alice. No nie wiem, Draven? Ej, czy Draven? Darius? No i Cho'Gath jeszcze jest. Czy ja wiem? Taki ściek trochę, co? Ty, ale Vayne w sumie stara jest trochę, już tak... Chyba skin ma lepszy nawet, tak mi się wydaje, bo już to taki stary skin, że tak jeszcze nie było takich... Taki, wiesz, dopieprzony ten skin za Gemstone, wiesz co mi chodzi? On wygląda jak z jakiegoś Warhammera, ty. Płaski trochę, ty, jakby go tak... Tak, oho, rozumiesz o co chodzi. Fajny. Całkiem fajny, tylko... Kurde, za duży wybór dali, powinni dać dwa i luj. Wiele lepszy. Ty ręce ma! Uuu, macha se! Ej, fajny. Ty, on jest lepszy niż ten hextechowy. Myślałem, że lepsze są te hextechowe skiny, ty. Tak się srarają to te skiny, jak dodaję, wielki event. A to te nie są dobre skiny jakieś, ty. Zostaw sobie gemstone'y i tak nie grasz tymi postaciami, może kiedyś coś dodadzą. No ma to sens. Chodźmy na... ROLE! Dobra, od razu szmatę tak. Gdzie to się robi? Pyk. I drugą. I co jeszcze? Nie no, Void Nocturne. On musi zostać spalony. Czy jest ktoś na czacie, komu się podoba Void Nocturne? No chłopie! Przecież ten skin wygląda jak gówno! Tobie Fouka? Mówi nie, to ja nie wiem, czy mogę przepalić, napisz. Ale że... Z połączenia takiego... Gówna nie może wyjść dobrego, chociaż wiesz, zawsze, czasem jest tak, że wiesz, są patusy na slumsach i się rodzi dziecko i potem zostaje doktorem nauk różnych. Może tak będzie. Sprawdźmy. Ale raczej 99%, że wypadnie, wiesz co? Gówno!
Jednak 1% szans zawsze jest w galaktyce obecny. Wypadł doktor. Ty jeszcze ten skin, co przed chwilą mówiłem, że jest najlepszy. Ja pierdziele! Rioter wrócił. Dobra, siema, rozgość się. No i to mi się podoba. Dobra, palimy to gówno, nie? Dobra, od razu. Roll. Ten kogbaw, zobacz. Skin, który się wiesz czym różni? Chłop siedzi tak i mówi tak. Dodał skina, ale nie chce mi się robić żadnego. Podkręcę kontrast w Photoshopie i w pieprze się nie skapną. I zrobił to. Czujesz? W takiej grze. Serio, no popieprzony jest ten chłop. Powinni go wypieprzyć z roboty. Dobra, Nightmare Chogat. Ja nie wiem, czy to jest dobry. Ale Loch Ness to na pewno jest zły. Nie no, Loch Ness Chogat. Jak to w ogóle? Loch Ness? A, to jest ten skin! Ej, on nie jest taki zły jednak, panowie. Markus Plaszar taki. Ej, nie palę go. Ej, ten skin nie jest też zły. Ej, o co chodzi? Ej, te skiny mają splaszarty chłopy tragiczne, ale... Którego palimy? Żadnego, luj. Soraka do pieca. Ty drugi raz legendarny skin z rerolów Guvian. O co chodzi? I znowu doktor. Ty 1% w galaktyce drugi raz. Garen jest dobry, bo ja nawet go nie kojarzę. Znaczy... Kojarzę go trochę, źle powiedziałem, kojarzę go. Ale to jest bardzo stary skin. Wygląda jak zwykły skin, tylko miecz mu zmienili. Nie no, w sumie nie jest zły, jest lepszy niż podstawowy. Dobra, ale na pewno Workshop, Shaco, na pewno Trundle i Twitch. Na pewno oni do pieca. Shaco jest git, nie, nienawidzę tej postaci, ja i tak im nie zagram nigdy, także ja go palę. To jest spoko skin nawet, więc i tak dobrze. Do tego, co to w ogóle jest? Ten Gragas. Dobra, wypieprzaj. SKT1 Alistar też. Reroll legendarki. Garen do pieca? Ale... No nie wiem. Dobra, Sakura Karma. O co chodzi? Jak to możliwe? Ja nawet tego czempiona jeszcze nie zdążyłem kupić. A już mi skina wciskają. Pentakill? Szkoda, że 3 nie wypadły, bo z 3 pentakili, oj, dobry skin by wypadł. Dobra, Pentakill Yorick na pewno do pieca, frajer. A że ma łeb tłusty, to się będzie lepiej palił. Co ja gadam? Żarty, żarty jak coś. Dobra, palimy go. Nie no, żart to był, przepraszam. Ale no... Dobra, czekajcie, macie rację, bo ten... Xin, Gragas i teraz patrz. Tym razem to już nawet nie jest 1% na doktora, bo jak masz 3 takie skiny, to jest 0,1%, że wypadnie coś dobrego, serio. Pentakill Yorick i jakiś dupę. Ja nawet nie wiem jak tego Gragasa nazwać, ale zobacz tą mordę. Co to jest? Chłop z Robin Hooda spiewrzył. Dobra, promil szansy, panowie. No i nieźle. Black Frost Renekton. To też jest jakiś nowy skin? Ej, niezły skinek, serio, do Renektona. Jak rolujesz dwa skiny te same, to jest dobry drop chyba. No właśnie, też tak zauważyłem. Także pull party, Renekton, razy dwa i Mundo. I patrz, wiesz co wypadnie? Listen pull party, 100%. Musi tak być. Musi, czemu? Bo tak. Ja pierdziele, co to jest w ogóle? Nie wiem. Jest tak stary skin, że jak on wychodził, to jest, mógł się wydawać fajny. Ale jak patrzę na ten splash art dzisiaj, to się dziwię, że to w ogóle do gry dodali. Znak czasu! Lifehack Mundo. Ciebie to na pewno jajo głowcu. Ale ma łeb w dupę jak pieczarka. Co to jest? Fivehead. Rambla. Pieprzamy. I tego Garena, nie? Nightbringer Soraka? Co to jest za skin? Ale ma nogi dziwne!
Jezusie. No nie wiedziałem o tym skinie. O, ale tego śmietnika to do pieca, co? Frajera pieprzonego, no przecież to jest gówno skin. Dobra, Sonę wypieprzamy. Nasusa, o, Nasusa spalę faraona, bo on jest gówniany, dobra. Beard of Prey Anivia. Dobra, na pewno Wiktor do przepałki, tego bo mam. No i mało okej, nie? Festive. Poza tym drzewo się dobrze pali. Patrz to, jak się dobrze spali, no jakiegoś ultimate skina, patopyk. Ez. Ja pierdzie. Co to w ogóle jest? Sasquatch Nunu. O, dwa Jarvany. W ogóle ten Jarvan jest gówniany, to dwa wpieprzymy. Dobra, to Sonę. O, lepszy Jarvan z gorszego Jarvana. Spelty Flux, to ja bym przepalił. Dobra, tego Garena też do pieca i tego Garena, no. To jest dobry plan. A, Sivir, no. Ona jest strasznie gówniana. Szenik, pytanie, czy go brać? Chyba ma lepsze skiny. Dobra, jednego Cho'Gatha trzeba przepalić. Myślę, że Nightmare jest lepszy niż Loch Ness, także AMF-kę. Dobra, palej. Ty, nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych skinów do Olafa. Także Pogchamp. Ale Blood Moon Elise spalę. A, Loch Ness. I Darius mówicie gówniany? No to Dariusa jeszcze wpieprzę, co? Do pieca. Pal Dariusa. Pal go. O Boże. A, tego Alistara miałem zrobić, tak? Black Frost Alistar. Ale drogie to ścierwo. To był kozak skin do Dariusa? Nie, no przesada. Dobra, daj go. Black Frost Alistar. Z tanich leciały OP rzeczy. To taki eksperyment. Wiem, że to kosztuje. Ale. Rozumiesz? Co z drogich wypadnie? O, Velkos. To tak nie działa? A jak wypadnie Ultimate Skin? Pentakill Yorick? Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe! Zobacz na YouTubie? Ale tu zobaczę, będzie lepiej. Dobra, patrz to. Ez. Swain, którego nie chciałem nawet mieć. Wejgarek. Panteona, ja wiem jak on wygląda. No nie wiem, nie będę go na razie robił, bo jakimś jego fanem dużym nie jestem, ale go zrobię w swoim czasie. Ale ten Jax jest fajny. Tyle z openingu, fest, dużo skinów tym razem. Ale naprawdę dobry loot był. Ja pierdziele. Z darmowych skrzynek i roli były dobry loot. Bo tak to ogólnie to z tych płatnych. Ale gdyby nie płatne gówna, nie byłoby dobrych roli, prawda? Także no. Dziękuję Foka, dziękuję Luka. Dzięki wam opening. Dziękuję bardzo. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!